to możemy z tymi pieniędzmi robić to, co chcemy. A więc przede wszystkim walić do supermarketu i nieważne, że Coca-Cola jest już teraz droższa, co tam cukier, możemy łupać, ile się da. Ale potem przychodzi taka refleksja, którą chciałem ująć w tej piosence, którą za chwileczkę wykonamy. Nie będę nawet podawać tytułu, ale Państwo się potem domyślicie. Gdy za wąski stał się pasek i za ciasne jest ubranie, to nastają takie czasy. Trzeba zacząć odchudzanie. Koniec wizyt w McDonaldzie. Osierocić trzeba piwo. Pa, mówimy czekoladzie. I rzucamy też pieczywo. Tu użyłem liczby mnogiej, bo do odchudzaczy grona w ramach akcji Solidarni dołączyła szczupła żona. I powstała dosyć dzika. Między nami konkurencja. Kto zje z talerzyka mniej pieczywa albo mięsa. Cała odchudzania akcja trwała rok i dwa tygodnie. Ale gdzie tu satysfakcja? Ciągle mam za ciasne spodnie. A najgorsze w całym trudzie, przez żywienie nie najlepsze, zamiast mnie choć ciut odchudzić, żona wpadła w anoreksję. Anoreksję! Także nie wiem, czy warto odchudzać żoną się.